Ewangelia trzeba wciąż odczytywać na nowo, powiedział papież Franciszek w sanktuarium świętego Jana Pawła II w krakowskich Legionikach. Przesłanie Ojca Świętego było skierowane do duchownych, których około 2000 zgromadziło się w łagiewnickiej świątyni. Papież tłumaczył, że po znakach miłosierdzia Jezusa jest miejsce na znaki dokonywane przez ludzi, a Ewangelia wciąż ma na końcu białe karty. Pozostaje księgą otwartą, do której pisania jesteśmy powołani. Tym samym stylem, to znaczy wypełniając dzieło miłosierdzia. Pytam was, jak wyglądają karty księgi każdego z nas? Czy są codziennie zapisywane? Czy są zapisywane, nie do pisania nowych, żeby coś mogło przyjść mi podczas powrotu z Łagiewnych, w czasie przejazdu Papa Mobile ulicami Krakowa, Ojciec Święty pozdrowił wiernych, którzy licznie zgromadzili się na czasie. W tej chwili papież jest już pałacu arcybiskupów, gdzie zje obiad w towarzystwie kardynała Stanisława Dziwisza i kolejnościowe przedstawicieli młodzieży z całego świata. Wracamy do Warszawy. Zakończyła się uroczystość nadania orderów i odznaczeń państwowych przez prezydenta Andrzeja Dudę w Muzeum Powstania Warszawskiego. Na miejscu był nasz reporter Cyryl Skiba, który rozmawiał z wyróżnionymi dziś powstańcami. Opowiadali mu, co czuli na kilka godzin przed wybuchem zrywu. Ekscytacja, strachu żadnego nie było. Bogdan Wałasek, pseudonim Wałasek, zgrupowanie Chorobry 2, była chęć odwetu przede wszystkim. Chęć odwetu najlepsza. Kowalewska Maria, w czasie powstania miałam 17 lat. Byłam sanitariuszką w otworzonym szpitalu polowym na wody. Nie czuło się, że wybuchnie powstanie, tym bardziej, że mówiono nam, żeby być przygotowanym. Jeszcze do ostatniej chwili gromadzimy sanitariuszki, gromadziliśmy środki opatrunkowe. Pełen program obchodów 72. rocznicy Powstania Warszawskiego na stronie internetowej www.rtc.pl. Do końca przyszłego roku w każdym urzędzie w Polsce będzie można dokonywać płatności bezgotówkowych. Zapowiedział to wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński. W sierpniu ma się rozpocząć 3-miesięczny program pilotażowy. W 200 urzędach to będzie duża wygoda dla klientów tych instytucji, mówi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Notowanych w latach poprzednich. Małgorzata Cielą rzecznik UOKiK-u mówi, że jeżeli będą stałe podstawy urząd podejmie działania tręgi, związane z ochroną, a także w urzędach zmniejszenie kosztów obsługi. Eksperci dodają, że wprowadzenie płatności bezgotówkowych na większą skalę niż obecnie to forma walki z szarą strefą. Ponad 36 km bezkolizyjnych ścieżek rowerowych z miejscami odpoczynku i punktami naprawczymi. To powstanie pod Warszawą. 6 samorządów podpisało porozumienie i złożyło wspólny wniosek. Ścieżki powstaną w Michałowicach, Pruszkowie, Podkowie Leśnej, Milanówku, Grodzisku Mazowieckim oraz Żyrardowie. Mają połączyć w sumie ponad 60 obiektów użyteczności publicznej. To pierwszy tak duży projekt budowy ścieżek rowerowych pod Warszawą. Jego wartość szacowana jest na 38 milionów złotych. Ścieżki mają powstać do połowy 2018 roku. Instytut Ekonomii i Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej szacuje, że w tym roku może być zebrane 175 tysięcy ton tych owoców. Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z obligatariuszami drugie już porozumienie w sprawie przesunięcia terminu uzgodnienia umowy restrukturyzacyjnej. W stolicy duże zachmurzenie i bardzo duszno, na termometrach 25 stopni, deszczowo w Radomiu, tu o stopień mniej, a przestało padać natomiast w Płocku, tu 25 stopni i deszcz może się jeszcze pojawić, chociaż po południu powinno się rozpowodzić. Zepsuła się pogoda w Ostrołęce, tutaj też pojawił się deszcz. Ciśnienie w Warszawie jest 1000 hPa. Jest szansa na to, by polskie górnictwo rozwijało się, ocenia Kazimierz Grajcarek, przewodniczący sekretariatu górnictwa. Kończ, dziaduwa, kończ, kończ, problemy potężne, które są, to wszystko wskazuje na to, ludzie też się modlą o to, żeby te problemy rozwiązać, bo to nie tylko sprawa górnictwa i węgla, ale przede wszystkim ludzi, daruj sobie, i wynagrodzenia, utrzymania rodzin, no to jest istotne.
istota, swoim impetem, no z tym hamstwem, za wszelką cenę, podszywanie się pod cokolwiek, a w dupie manie jachta Biblii, Słowa Bożego, prawdy, tak, działa szatan. Dlatego mówiłam, nawet nie tyle, że ostrzegałam, mówiłam, że to jest profesor, który ma doświadczenia aż na 6000 lat. On wie, co robi. Zarząd spółki w obecności ministra i wiceministra energii przedstawił założenia programu naprawczego zielonego i przyzwoli społecznej. Dotyczy on m.in. planowanych w kopalniach inwestycji, które mają zwiększyć udział w produkcji osiągającego wyższe ceny węgla koksowego. Docelowo ma on stanowić 80% w strukturze wydobycia. Turecka armia zabiła 35 kurdyjskich bojowników partii pracujących Kurdystanu, którzy nad ranem zaatakowali bazę wojskową w prowincji Hakkari na południowym wschodzie kraju, podaje Reuters, powołując się na źródła w wojsku. Z kolei w wyniku wczorajszych starć po ataku kurdyjskich bojowników na żołnierzy, którzy w prowincji Hakkari przeprowadzili kontrolę bezpieczeństwa, zginęło 8 żołnierzy, a 25 zostało rannych. Po załamaniu się rozejmu za zdelegalizowaną w Turcji partią pracujących Kurdystanu w lipcu ubiegłego roku w zamachach i walkach w tym regionie zginęło około 400 żołnierzy i policjantów oraz kilka tysięcy bojowników. Według opozycji śmierć poniosło też od 500 do 1000 cywilów. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami przelotny deszcz. Na północnym wschodzie możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 20-22 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 29 stopni na południowym wschodzie. Wiatr na wybrzeżu umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, poza tym słabe i umiarkowane południowo-zachodni i zachodni. A na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Światowe Dni Młodzieży z udziałem Ojca Świętego Franciszka. Dziś wieczorem o 19:00 wraz z młodzieżą Ojciec Święty weźmie udział w czuwaniu modlitewnym na terenie Campus Misericordia w Brzegach pod Wieliczką. Jutro jego świątobliwość ponownie przybędzie na Campus Misericordia. By o godzinie 10:00 przewodniczy przy świętej z młodzieżą, a na jej zakończenie ogłosi gospodarza następnych Światowych Dni Młodzieży. Po południu na godzinę 17:00 zaplanowano spotkanie z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży, a o godzinie 18:15 będzie miała miejsce ceremonia pożegnania Ojca Świętego Franciszka na lotnisku w Krakowie-Balicach. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy czas dla Kościoła, szczególnie polskiego, będziemy przeżywać wspólnie. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Bohaterowie wolności. 72. rocznica Powstania Warszawskiego. Początek walk w Warszawie. 1 sierpnia 1944 rok. Opisuje Joanna Wieliczka-Szarkowa. Papieskie błogosławieństwo. Ojciec Święty Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży ukazuje młodym z całego świata wartość sakramentalnego małżeństwa. Z okna na Franciszkańskiej 3 błogosławił nowożeńców i małżonków. Uczciwość ponad zyskiem. Jak szerzyć katolicką etykę w bankowości? Wskazuje profesor Eric Won, członek Rady Polityki Pieniężnej. Wyzwania genetyki. Czym grożą inwazyjne badania prenatalne? Kiedy je wykonywać? O zagrożeniach i szansach genetyki czytam w naszym dzienniku. Orędzie Anioła Stróża Polski. Misja Polski. Przekonaj się, jakie są Boże plany wobec naszej ojczyzny. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kochani, uprzejmie proszę o przyjęcie paru informacji w związku z naszym sanktuarium. Pierwsze. Program mszy świętych i nabożeństw w naszym sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. W dni powszednie msze święte o godzinie 7, 12 i 18.
pół godziny wcześniej, liturgia godzin rano jutrznia, wieczorem nieszpory. Pół godziny przed 12:00 różaniec. W niedzielę msze święte o godzinie 8:00, 12:00 i 18:00. Także rano i wieczorem pół godziny przed mszą świętą liturgia godzin, pół godziny przed 12:00 różaniec. We wtorki nowenna do świętego Jana Pawła II. Po mszy świętej porannej, krótka i pół godziny przed godziną 18:00. Codziennie o godzinie 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątek także Droga Krzyżowa. Do końca września o godzinie 21:00 apel jasnogórski. Przypominam, że co pół godziny jeżdżą autobusy, którymi można dojechać do sanktuarium, 18:36. Druga informacja. Jest możliwość zamówienia obiadu, to jest zwłaszcza dla pielgrzymów, i noclegów dla pielgrzymek. Pielgrzymki prosimy zgłaszać wcześniej kustoszowi sanktuarium, ojcu Andrzejowi Laskoszowi, na adres mailowy sanktuarium@radiomaria.pl. Powtarzam, sanktuarium@radiomaria.pl lub telefonicznie 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. Trzecia informacja, bardzo, bardzo ważna. Zwróćmy uwagę na odpowiedni do świątyni strój. Katolicy, ludzie kulturalni, miejmy zasadę. Powinni być kulturalni, ale czy są kulturalni, to jak oni Husa zamordowali, to gdzie tu o kulturze w Warszawie? Nie ma. Kościół to nie plaża czy ogródek. Kultura pojechała do pracy, tutaj, wiesz, w banku, w biurze. Matacy. Kultura to pojechała do Wrocławia. Ubrany, to tym bardziej do domu kamienicy Pana Boga. Pewnej dzisiaj we Wrocławiu. To jest dom Boży. Będzie, obowiązuje też tutaj cisza modlitewna, nie ma rozmów, zwiedzania, chodzenia podczas nabożeństw, przychodzenia z psami czy z kotami. Nie ma jeżdżenia po placu kościelnym, na rowerach, w rodkach. Jest to dom modlitwy, jest to miejsce święte. Przed Najświętszym Sakramentem klękamy. A to sanktuarium jest też domem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II ze szczególnym obrazem Królowej Polski z jego świętego Jana Pawła II watykańskiej kaplicy, przed którym on modlił się przez cały pontyfikat. Jest to dom Boży także z ampułką jego krwi. Święty Jan Paweł II jest w jakiś sposób męczennikiem. Przelał krew w zamachu na niego. Nawet ampułka krwi. Zwracajmy uwagę, by w każdym kościele być w odpowiednim stroju. To jest wyraz naszej wiary, ale i kultury, zwykłej ogłady, której niestety raz po raz brakuje niejednemu. Już ma magisterium, doktorat, a zachowuje się, przepraszam bardzo, ale no, może nie powiem. Informacja czwarta. Już teraz mówimy, że odpust w naszym sanktuarium będzie 22 października w rocznicę inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Od 16 października, rocznicy wyboru na Ojca Świętego naszego rodaka, przygotowanie do odpustu. Będziemy jeszcze o tym informować. Piąta wiadomość. W najbliższych dniach podamy więcej na antenie i na portalu Radia Maryja, zakładka Bractwo Świętego Jana Pawła II, więcej informacji o tym bractwie. Przez te Światowe Dni Młodzieży po prostu daliśmy na razie spokój, koncentrujemy się na wizycie papieża Franciszka w Polsce i na Światowych Dniach Młodzieży. I ostatnia informacja odnośnie budowy. Jak to wygląda? Obecnie robimy ogrodzenie świątyni i całego placu. Jest to potrzebne w naszych czasach. Wnet będzie wykonana następna stacja Drogi Maryjnej. Będzie wszystkich 14 stacji. Tym razem Katedra Lwowska i Matka Boża Łaskawa.
dotąd są wykonane Jasna Góra, Częstochowa, Wilno, Ostra Brama i Rzym, Nieustająca Pomoc. Od poniedziałku 1 sierpnia będzie montowana pierwsza stacja historii Polski. Ogromna płaskorzeźba. Jest też malowany fresk na zewnętrznej ścianie prezbiterium repliki kaplicy watykańskiej świętego Jana Pawła II. Przed nami jeszcze wiele pracy, nie mówimy o wszystkim, żeby nie zanudzać. Prosimy o dalszą pomoc w wykańczaniu tego wotum. Każdy może mieć i niech ma cegiełkę w tym wotum Polski świętego Jana Pawła II. Zapraszamy serdecznie i dziękujemy wszystkim za dotychczasowe budowanie wszystkiego. Radia Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, naszego dziennika, wszystkiego i tego wotum. Zauważacie Państwo, że w tym naszym posługiwaniu jest jakieś crescendo, rośnie to wszystko. Przed nami jeszcze bardzo wiele pracy. Prosimy o modlitwę, prosimy o współpracę. Dziękujemy wszystkim kołom, biurom Radia Maryja, wszystkim przyjaciołom w Polsce i w świecie. Dziękujemy za każdą Waszą modlitwę, wszystkim cierpiącym zwłaszcza. Dziękujemy za każdą pomoc. To wszystko istnieje tak od pierwszego do pierwszego dzięki Waszej pomocy. Niestety na telewizję jest bardzo, bardzo cienko z tymi ofiarami. Prosimy o pomoc. Prosimy o pomoc. Nie zapominajcie o Radiu Maryja Telewizji Trwam. Mówcie też o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Kto myśli na rok do przodu, sieje zboże. Przynajmniej na 10 lat sadzi las. Daleko w przyszłość kształtuje dzieci i młodzież. Posyłajcie młodych ludzi do dobrych ludzi, do mistrzów kompetentnych, ale i ludzi z charakterami, nie do jakichś potomków systemu marksistowskiego czy może libertyńskiego. A tego jest bardzo dużo i to jest często ukryte. Mówcie o naszej uczelni, mówcie co jest, także studia podyplomowe, przeróżne. Patrzcie na informacje na portal Radia Maryja, portal Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Pytajcie o to. W naszej uczelni jest też możliwość dla wszystkich, którzy chcą, możliwość też formacji. I muszę powiedzieć, że nasi studenci są dający nadzieję. Jeżeli ktoś chce, może bardzo dużo zyskać. Na pewno większe możliwości, jeżeli chodzi o praktyki, o kontakt z profesurą, na pewno większe możliwości także odnośnie formacji. Formacja, jeszcze raz mówię, nie wystarczy dyplom, trzeba być uformowanym wewnętrznie. Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie. Dziękuję serdecznie. Mamy już 18 minut po godzinie 13. Zapraszamy na audycję aktualności dnia. Obudź się.